Panie Przewodniczący, Panie i Panowie, no chcę powiedzieć, że tytuł, który został tutaj poddany i nawet te 25 lat doświadczenia, absolutna prawda, bo w 2003 roku finansowany poprzez Bank Europejski Bank Rozwoju, granta mieliśmy i od tego czasu w zasadzie w każdym roku przewija się w mniejszej czy większej ilości Legionella, a w zasadzie jako śmiertelna choroba czy śmiertelne zagrożenie, bo tak to jest z Legionellą. Gatunek, w zasadzie rodzaj bakterii Legionella, są to tlenowe bakterie, gram ujemne, tym się różnią od innych. Nie są to, jak niektórzy myślą, wirusy, jest to bakteria. Ona dzieli się tam na ponad 50 grup, z czego dla nas są trzy grupy najistotniejsze i te grupy mogą powodować tą śmiertelną chorobę. Mamy w zasadzie dwie choroby. Legionellozę i tu wywoływaną przez bakterię Legionella pneumonia i chorobę Pontiac. Powiem, potem jest tabelka, wyjaśnię szerzej. Niektórzy tam przypisują trzeci rodzaj, ale to jest rzadziej. Ta bakteria występuje wszędzie. To jest nieprawda, że tylko może być w instalacji ciepłej wody czy w układach chłodzenia. Ona jest generalnie wszędzie, w każdej kałuży latem. Taka jest prawda. W środowisku, powiedzmy, wodnym. Więc trudno ją jest, no, nie spotkać jej. Kwestia jest, czy zachorujemy, czy nie. Jakie jest jej stężenie. Poza tym może się nawet i wewnątrz ameb rozwijać. Kiedy Legionella jest groźna? Wówczas i tylko wówczas, kiedy dochodzi do wdychania aerozolu wodno-powietrznego. Ten aerozol wodno-powietrzny najczęściej tworzy się pod prysznicem i mogą być to cząstki mniejsze od 1 mikrometra występujące w tego aerozolu. To nie są duże krople, które, powiedzmy, spadają podczas mycia, ale żeby były dla nas groźne, to ona musi być w systemie. Jeśli chodzi o rozwój bakterii, co ona lubi? Po pierwsze, ciepło, brud, czyli osady wszelkiego rodzaju i niewysokie temperatury. Te temperatury rzędu, powiedzmy, 40-45 stopni, no maksimum do 50, to jest najlepszy układ rozwoju tej bakterii. W temperaturze ponad 55 stopni zatrzymuje się ten rozwój, powyżej 60 prawie się nie rozwija. Temperaturą, która zabija jej, jest w ciągu kilku minut, jest temperatura 70 stopni. Natomiast trzeba rozróżnić, czy ona występuje w planktonie, to znaczy, czy ona pływa w tejże wodzie, na przykład w instalacji ciepłej wody, czy ona występuje w biofilmach na ściankach rury. I to jest zasadnicza różnica i dlatego ten tytuł, jak ją unieszkodliwiać, jak ją ubijać, czy to metodami termicznymi, czy chemicznymi, jest istotny. W mleczarniach, bo tu specjalnie jak gdyby dla mleczarni, są dwa główne punkty. Układy, gdzie może występować. Układy cyrkulacyjne, otwarte, chłodnicze, czyli wyparne, dlatego że ona może być w tym razem unosić się z oparami, z nadukładów, z kraplaczy, chłodni wyparnych. To jest jedno miejsce, o ile woda nie jest odpowiednio dezynfekowana w układzie.
i drugie miejsce instalacje ciepłej wody użytkowej i to jest największe prawdopodobieństwo. W zeszłym roku w dwóch zakładach mleczarskich mieliśmy bakterię Legionella i w obu przypadkach zostały unieszkodliwione. W pierwszej części roku i w drugiej już po radomskiej tragedii, no, która zabrała 23 osoby, 150 chorych i tylko bije nas Ameryka pierwsze miejsce stwierdzone naukowo. Philadelphia rok 1976, spotkanie legionistów z II wojny światowej, 29 osób śmiertelnych, 176 zakażonych. Więc jesteśmy w tej chwili w świecie na drugim miejscu. Drugie miejsce, gdzie powiedziałem i wymieniłem już, jest to węzeł przygotowania ciepłej wody użytkowej, czyli głównie tam prysznice i tak dalej, ale nie tylko, również krany i szczególnie zasobniki ciepłej wody, bo ona lubi również, tak jak powiedziałem, ciepło, brud i spokój. Czyli tam, gdzie powiedzmy najmniej jest ta woda zaburzana. Może nie tak w rurach, ale w zbiornikach. Takie jeszcze dodatkowe informacje. Na przykład Niemcy w 2000 roku stwierdzili, że ponad 56% instalacji było bardzo zakażonych w obiektach użyteczności publicznej. Przeżywalność bakterii Legionella w aerozolu, na przykład tym, który wydziela się z wież chłodniczych, na przykład z wież elektrociepłowni, które mają po 50 i 100 metrów wysokości. Tam się może rozciągać na kilka kilometrów. Czas przeżywalności jest najczęściej, że od kilku do kilkunastu minut. I proszę się nie dziwić, że latem na przykład, to jest stwierdzone, sporo osób potrafi w lipcu czy w sierpniu chorować na grypę tak zwaną, a prawdopodobnie jest to choroba Pontiac związana z Legionellą. Więc jeśli woda w układach klimatyzacyjnych i w układach wyparnych nie jest dezynfekowana, to zawsze może dojść do takiego przypadku. Już nie mówię o ciepłej wodzie użytkowej, bo za chwilę będę o tym mówił. I teraz charakterystyka chorób, które są spowodowane bakterią Legionella. Mamy tak, gorączkę Pontiac, czas inkubacji 2-3 dni, i tu jest typowe objawy grypy i to nie jest choroba śmiertelna. Pontiac dlatego, że to nad granicą kanadyjską jezioro Pontiac, tam wykryto powiedzmy tą chorobę. Śmiertelną chorobę jest Legionella pneumonia, 2 do 13 dni trwa rozwój i jest to objaw typowego zakażenia płuc, zapalenia płuc, chciałem powiedzieć. Taki klasyczny objaw. I tu śmiertelność może sięgać nawet do 20%. Ryzyko zachorowania rośnie ostro z wiekiem i największe jest powyżej 60 roku życia i dla palaczy. Duńczycy mi pytali, jak realizowaliśmy tam jeszcze w latach 2000 ten projekt, bo Duńczycy byli tą kierownictwo tego projektu jakby mieli, ile u nas osób w szpitalach umiera, bo na Legionelle. W Danii mieli stwierdzonych wtedy przypadków 13, 17, bo pamiętam, tak ze mną mówili, że w roku. Tam każdy przypadek musiał być zidentyfikowany. Nie wydali ciała bez zidentyfikowania, na co pacjent ewentualnie zmarł.
Natomiast w Polsce nikt takiej statystyki nie prowadzi. Jeśli umrze człowiek w starszym wieku, to prawdopodobnie zaziębił się, okno było otwarte, a to są bardzo częste przypadki choroby. Chociaż woda jest badana coraz częściej na bakterie legionelle, czy prawie zawsze przymusowo, a wynika to z przepisów, bo zobowiązują nas, mamy takie trzy grupy przepisów. Jeden przepis dotyczy ustawy o chorobach zakaźnych, która mówi, że legionella jest chorobą zakaźną. Wobec tego na obowiązek na dezaktywacji tej bakterii spoczywa na właścicielu nieruchomości. Tak mówi prawo. Dalej jest rozporządzenie ministra infrastruktury, który mówi, że woda w instalacjach ciepłej wody użytkowej musi być przegrzewana między 70 a 80 stopni. Tam są jeszcze inne szczegóły. I trzeci przypadek to jest rozporządzenie ministra zdrowia z 17 grudnia 2017 roku, które mówi o postępowaniu w przypadku, kiedy pojawi się legionella i w koniecznych badaniach. Jest tam odpowiedni załącznik, ja go tylko pokażę, bo nie ma czasu na tutaj na szersze omawianie. I teraz, jeśli spoczywa na właścicielu nieruchomości, czy na właścicielu firmy, na zarządzie spółdzielni, czy na właścicielu budynków, to w Stanach od razu prawnicy wyciągają wnioski, piszą odszkodowania, czy żądają odszkodowań. W Polsce nie ma na razie takiego postępowania, ale ono przyjdzie z czasem. Więc dla nas i zarówno w domach użyteczności i w obiektach użyteczności publicznej i w budynkach mieszkalnych. Nie dotyczy to małych budynków, bo praktycznie w instalacjach domowych, tak jak mamy tam domki, instalacja jak ma poniżej 30 litrów ciepłej wody, to ten przypadek generalnie nie występuje. A tak, to mamy prysznice, perlatory, które nam aerozol wytwarzają, jak się powiedzmy schylamy, czasami niektórzy piją wodę, czy myją zęby, też taki przypadek może nastąpić. Instalacje, zasobniki ciepłej wody, w której woda spokojnie się nagrzewa i tak jak mówiłem, bakterie lubią spokój, czyli nie lubią zrywania. Co może w takich instalacjach? To są wszystko przypadki życia. Na przykład nasz ośrodek w Gdańsku, sportowy tam Politechniki Gdańskiej, w zasobnikach pojemnościowych, bo nie mogłem zwalczyć przez 2 miesiące bakterii legionella. Otworzyliśmy, wyjęliśmy grzałki. Wyglądały tak jak powiedzmy na zdjęciu. To bym tu 2 lata usuwał, powiedzmy, gdybym nie oczyścił mechanicznie. Rury oprócz rdza i biofilm. To sprzyja, bo ona ma się gdzie zahaczyć. Korozja sprzyja również dlatego, że żelazo jest brane do jej procesów życiowych po prostu i korzysta również. Więc wszelkie pojemności, zasobniki większe czy mniejsze, mówi się, że do 300 litrów to one tak nie brudzą nam w temacie rozwoju bakterii szerokiego. Ale biofilm, który na rurach się osadza i to na wszelakich rurach. I tutaj jedynym takim dezynfektantem, żeby zerwać ten biofilm, jest praktycznie dwutlenek chloru. Sam podchloryn sodu nie zerwie tych osadów.
Mówiłem o tej tabeli do rozporządzenia ministra zdrowia. W sposób jasny ona mówi, jakie czynności należy podjąć, jakie powinno być postępowanie, jak pojawi się bakteria Legionella. Na pewno, jeśli będzie jej powyżej 10 tysięcy, to należy natychmiast, powiedzmy, zamknąć instalację ciepłej wody. Nieważne, czy to dla zakładu, czy to dla hotelu, czy szpitala. Od razu idzie wniosek, sanepid pisze, jeśli to sanepid badał, a jeśli badała inna firma, jest zobowiązana przesłać do sanepidu wyniki badań. To sobie teraz. Jak przeciwdziałać rozwojowi bakterii Legionella? Więc likwidacja martwych odcinków przewodów. Ja mówię, te ślepe kiszki mi tam w szpitalu polikwidować, a oni mówią, my nie wiemy, bo tam gdzieś w Warszawie szpital był budowany przed II wojną światową albo na początku wieku. Jeszcze był burzony w czasie II wojny światowej. Nikt nie wie, jak te rury tam do końca, powiedzmy, biegną. I te ślepe kiszki, te martwe odcinki są idealnym miejscem dla rozwoju bakterii Legionelli, szczególnie jeśli nie ma odpowiedniej temperatury. Jak dezynfekujemy, żeby zlikwidować? Dwie metody takie podstawowe, termiczna i chemiczna. Inne metody są, powiedzmy, około, bym powiedział, metody, więc też stosowaliśmy w jednym z hoteli warszawskich elektrolityczną dezynfekcję wody pitnej. No działa to, jeśli jest to nowa instalacja. Natomiast naświetlanie promieniowaniami ultrafioletowymi jest to raczej substytut. Tam można na zimnej wodzie nowe instalacje, to jeszcze można postawić tą lampę UV. Bo jeśli nie dopuści się bakterii Legionella do układu zładu wewnętrznego na wodzie zimnej, natomiast na wodzie ciepłej to i tak nie działa. Także możemy sobie powiedzieć. I teraz zestawienie, które my w Markorze w latach 2013-2023 wykonaliśmy, jaka jest skuteczność dezynfekcji metodami termicznymi i metodami chemicznymi. Tu włączono 6 szpitali w metodzie termicznej, w chemicznej 17, szkoły, przedszkola się nie trafiła w metodzie termicznej, bo to przedsiębiorstwa ciepłownicze z reguły załatwiają, ale przedszkola już tak, hotele, budynki przemysłowe. Razem w metodzie termicznej 23 budynki, żeśmy, czy instalacje w budynkach dezynfekowali w sposób termiczny, 11 trzeba było powtarzać. Po jednym tygodniu, jak ja mówię, pojawia się, robimy badania, nie ma bakterii Legionella po przegrzewie. Natomiast po dwóch tygodniach, trzech tygodniach często bywa powyżej 10 tysięcy. Co się dzieje? My wybijemy w planktonie, czyli w tym, co pływa, natomiast ona odradza się z przetrwalników i z niedobitków, które na ścianach rur w biofilmie się przechowały. I wtedy występuje z jeszcze większą mocą. I tak jest w budynkach, tak jest w metodzie termicznej, w której powinniśmy, zaraz powiem, użyć przynajmniej temperatury 70 stopni. W metodzie chemicznej na podobnych budynkach, które tutaj, tego 109 budynków, 8 budynków tylko musieliśmy jeszcze raz powtarzać, gdzie się bakteria odrodziła. Czyli dezynfekujemy i stawiamy profilaktycznie stałe dozowanie, czy to podchlorynu, czy to dwutlenku chloru. Zaraz powiem, że w większości dwutlenku chloru. Więc dezynfekcja termiczna polega na ogrzewaniu
poprzez wymiennik ciepła, ale może być poprzez, powiedzmy, kocioł wody do temperatury powyżej 70 stopni. Z reguły przepis tam, ten rozporządzenie ministra infrastruktury mówi nie więcej jak 80, ale dlatego, żeby ludzie się nie poparzyli. Nie dlatego, żeby tej bakterii nie dobić. Mało tego, na każdej wylewce, obojętnie czy to prysznicu, czy to wylewce, kranie, trzeba przynajmniej te 3 minuty. Ja swoim ludziom zawsze mówię, 5 minut musicie minimum, powiedzmy, trzymać, aby no, upewnić się, że termicznie likwidujemy bakterie. A jeszcze bywa tak, że wraca. Jest tu też sprawa oparzeń i dwa. Im wyższa temperatura, to również tym większa korozja. Jak większa korozja, to potem łatwiej się ta bakteria Legionella w tych rurach zahacza. I to również korozja, powiem, dla stali czarnej. I teraz według naszego sanepidu w Gdańsku oni robili badania ilości bakterii Legionella od temperatury w różnych obiektach, które sprawdzali, oznaczali. Więc od 100 bakterii, ponieważ poniżej 100 nie istnieje problem, jak gdyby. Powyżej 100 zaczyna się problem do 1000. Oczywiście może być 10 tysięcy, ale w tym przypadku bakteria jeszcze jest łatwa do zwalczenia. Popatrzcie, powyżej w zasadzie 60-70 stopni, bo w 60 ona też ginie, ale potrzebuje te kilkanaście minut. A w 70 dzieje się to, powiedzmy, natychmiast. Białko jest denaturowane i w tym momencie bakteria ginie. Dwa, wobec tego przechodzimy do metody chemicznej. Używamy dwóch w zasadzie pewnych dezynfektantów, czyli chlor jako podchloryn sodu i dwutlenek chloru. I sanepid, a w zasadzie PZHP, Zakład Higieny, opracował metodę hyperchlorowania szokowego wolnym chlorem za pomocą podchlorynu 20 mg w temperaturze wody nie przekraczającej 30 stopni w czasie 2 godzin albo 50 mg wolnego chloru w czasie 1 godziny dezynfekcji. Ja używam tych dawek kilkakrotnie większych, bo powiedzmy taka jest rzeczywistość, że nie zawsze udawało się nam, musieliśmy powtarzać zabieg, że za pierwszym razem nie udało się tej bakterii wybić. Więc uważamy, że dwutlenek chloru jest lepszy. Przede wszystkim stosujemy gotowe roztwory dwutlenku chloru. Jeden to jest Chlorius, on też jest dosyć popularny w mleczarstwie dla innych celów dezynfekcyjnych. Dwa, Armex. I za pomocą pompy dozującej wtłaczamy, powiedzmy, dawkujemy do układu. Dlaczego te dwa roztwory? To są dwutlenki chloru bezchlorkowe. Nie zawierają w swoim roztworze wolnych chlorków, które powstają przy tradycyjnym układzie, jak mamy generator dwutlenku chloru i oddziaływujemy na dwa roztwory, to znaczy na roztwór podchlorynu, który jest dozowany tam do naczynia jedną pompką, a drugą pompką jest dozowany kwas solny. Prowadzenie raz, że tego kwasu solnego, ale chodzi nie o kwas, bo on jest neutralizowany, ale chodzi o dwutlenek, o chlorki, które powodują również nam korozję stali nierdzewnej. Aktualnie jesteśmy do końca stycznia, robię taką dużą ekspertyzę dla dużego koncernu w Krakowie międzynarodowego, gdzie pokorodowała instalacja ze stali nierdzewnej 316. Między innymi dlatego, że było to z klasycznych generatorów dwutlenku chloru. Było takie stężenie chlorków, które już były w wodzie, dodatkowo doszły, powodują
korozję przede wszystkim spawów, wszelkich połączeń, które najczęściej były niechlujnie wykonane, bo samej rury jako takiej ten dwutlenek chloru nie niszczy. Mamy do podsumowania. Chodzę. Widzicie Państwo, jak niszczy również stal ocynkowaną i przechodzę do wniosków. Więc dezynfekcja chemiczna jest bardziej skuteczna od dezynfekcji termicznej i kolejny wniosek mówi, że jeśli już używamy dwutlenek chloru, to powinniśmy brać roztwory bezchlorkowe. Bardzo dziękuję.